Maru? Antonia! Antonio? Wróciłem. Gdzie one są? Maru? Księżniczko? Maru, napij się ze mną. A to co? Maru! Boże, co tu się stało? Przedtem to był piękny las. Co za łajdak to zniszczył? Mój las, tatusiu. Stąd musimy iść pieszo. Do niedawna ten las był pełen drzew. Jeep tędy nie przejedzie? To nie są gałęzie. To pułapki, które zastawiają drwale, żeby ekolodzy nie mogli przejechać. To jest dół. Jeśli spróbujemy tędy przejechać, spadniemy 3 metry w dół. Patrz. Załóż, przyda ci się. Chodźmy tędy. Jakie to smutne. Jest gorzej niż sądziłem. Marisa Santibáñez, właścicielka. Znam ją. Skąd? To jest własność prywatna. Nie słyszeliście? Nie pamięta mnie pani? Wczoraj widzieliśmy się w miasteczku. Co robicie w mojej posiadłości? Po co ten aparat? Do robienia zdjęć. Poważnie? Nie jesteśmy złymi ludźmi. Przygotowujemy materiał dla uniwersytetu. Możecie wracać tam, skąd przyszliście. To własność prywatna. Pójdziemy, ale proszę dać się zaprosić na kolację. O czym ty mówisz? Możesz mi zaufać. Jestem synem Celi Gomez, twojej kucharki. Niemożliwe. Znam też twoją młodszą siostrę, Aidę. Aida? Kochasz mnie? Oczywiście, że cię kocham. Łajdak. Luz? Co się dzieje? Łajdak, nienawidzę go. Co ci jest?
Przyszłam po trujące zioła. Wersja polska dla TVN ITI Film Studio. Tekst Barbara Włodarek. Czytał Piotr Borowiec. Yeah.